Kochani, jestem u bezdomnych kotów, gdzie otrzymaliśmy zgłoszenie. Przed chwilą miałam okazję poznać wspaniałych ludzi, których tutaj też spotkałam. Nie chcieli ujawnić swoich twarzy. Ze względu na RODO uszanowałam to. Przychodzą, dokarmiają, leczą. No niestety z tych kotków, które tutaj były, zostały tylko dwa. Jeden już zabrany jest do domu tutaj niedaleko i będziemy mu szukać prawdziwego domu, kochającego domu. Natomiast ta kotka najwidoczniej została tutaj przywieziona przez kogoś i pozostawiona, będąc w stanie no takim już wskazującym na urodzenie małych. Tutaj je urodziła i tutaj miejscowi ludzie zorganizowali jej takie siedlisko. Dzisiaj podejmiemy decyzję, czy zabierzemy kotki do siebie, ponieważ no tutaj jest akurat 3 razy dziennie ktoś, kto przychodzi, dokarmia je i dba o nie, a ponieważ jest weekend i one czują się tutaj dosyć bezpiecznie, a dzisiaj właśnie ten maluszek, który tam jest w środku, odbył wizytę u weterynarza, dostał zaszczepy wzmacniające, jest ciepło, one tutaj mają warunki naprawdę bardzo dobre. I czy je przetrzymamy, ponieważ no, od naszej siedziby jest to około 30 km, czy je przetrzymamy tutaj do kolejnej wizyty i pozostawimy pod opieką karmicieli i pani, która była u weterynarza z nim, czy po prostu zabierzemy do siebie, no i będziemy szukać im kochającego domu. Na tą chwilę musimy kotkę wysterylizować. Maluch musi odbyć pewnie jeszcze kilka wizyt u weterynarza. No i co? I jutro znowuż odwiedzimy koteczki. A was prosimy o wsparcie, ponieważ no, okres jest bardzo trudny. My mamy pod swoją opieką ponad 50 zwierzaków. Część jest w naszej przystani. Część jest pod opieką karmicieli. Większość to bezdomne koty. Półdzikie, które nie są oswojone. I ciągle brakuje nam środków. Przede wszystkim na jedzenie, bo to najważniejsze. Brakuje nam karmy suchej i mokrej. Brakuje nam środków na sterylizację. Gminy, powiem szczerze, mają wszystko w nosie. Więc no niestety to pozostaje w naszej gestii. A tak jak mówiłam, jeżeli nie będziemy mieli środków, no to jest nam już w tej chwili ciężko. Nie chcemy się zadłużać, więc no, będziemy pukać do waszych serduszek, żebyście nam po prostu pomogli. No, nie mamy innego wyjścia. Bardzo prosimy o choćby drobne wpłaty. Podamy numer konta w poście. Na razie nie będziemy zakładać zbiórki. Nasza jedna zbiórka na jedzenie dla kotów i leczenie już trwa. Więc też wkleimy w post link. Jeżeli możecie Państwo coś pomóc, to bardzo prosimy. Pomóżcie. Choćby 1 złotówka to już krok do zakupu kolejnej puszki karmy. Więc o, w tym momencie zauważcie. Kocia mama też będzie musiała odwiedzić gabinet weterynaryjny.
Pozdrawiamy Was. I bardzo prosimy o pomoc.